Cześć, witajcie, jak się macie? Długo mnie nie było, ale niestety nie chcę tutaj opowiadać, co się działo, ale nie było nic takiego miłego w moim życiu w ostatnim czasie. Dużo rzeczy się działo. Jedyny taki plus to chyba to, że znalazłam pracę i pracuję teraz na etacie. Także jestem mama na etacie i jest coraz mniej czasu, ale będę starać się tutaj coraz częściej zaglądać, bo się stęskniłam bardzo za Wami. Dzisiaj będzie update projektu Zero z kolorówką. Wszystkie te kosmetyki w większości mam na swojej twarzy. Jak widzicie, nie ma super makijażu jakiegoś takiego artystycznego. Na takie właśnie lekkie, szybkie makijaże się w ostatnim czasie przerzuciłam. Mam dzisiaj 3 puste opakowania, więc jest czym się pochwalić. Suma ogólna projektu też fajnie podskoczyła. Tu Wam napiszę sumę roczną tego właśnie tego roku, bo już mamy ostatni miesiąc, ostatni update. I w niedługim czasie postaram się zrobić takie podsumowanie właśnie tego roku, powiedzieć, co się zużyło, która kategoria była najbogatsza, wartość tego projektu również, więc to też w niedługim czasie. A co mam dzisiaj pustego? Zaczniemy od podkładu. Marka Chanel, bardzo droga. Fajny podkład, ale jest milion jego zamienników w Rossmanie, w Hebe, w innych drogeriach. Nic specjalnego. Jest to naprawdę bardzo taki lekki podkład dla skóry, która nie wymaga krycia. Tylko chcemy po prostu nałożyć podkład z przyzwyczajenia o bardzo leciutkiej formule. No to może się przydać. Dla osób, które mają trądzik, które mają bardzo tłustą skórę z mnóstwem zmarszczek, no to się nie przyda, ponieważ to jest naprawdę specyficzna formuła, bardzo, bardzo taka lightowa. Kolejny kosmetyk to jest maskara. Nie jest moją ulubioną, nie chcę jej na pewno, chociaż szczoteczka jest bardzo fajna, formuła mi nie odpowiada, ponieważ nic nie robi na rzęsach. Przyda się na pewno osobom, które mają rzęsy bardzo długie, bardzo wypukłe oczy, noszą okulary i nie chcą takiego mocnego efektu. To tak, jeśli lubisz podkręcone, podkreślone, ładnie rozdzielone rzęsy i takie, wiecie, widoczne z daleka, to absolutnie ta formuła się nie sprawdzi. Tak było u mnie, więc mówię tylko o swoich doświadczeniach. Jeśli macie inne, to piszcie śmiało w komentarzu. No i teraz ostatni kosmetyk tego roku. To jest ta szminka w płynie z Bourjois. To jest hit globalny, hit internetu. Każdy o tym mówił. Potem był powrót, gdy pojawiły się róże w kremie oraz ich zamienniki, tańsze zamienniki. To był właśnie kosmetyk najczęściej wymieniany, ponieważ moim zdaniem faktycznie ta formuła idealnie się nadaje. Nie zapycha, nic złego się nie dzieje, pięknie, naturalnie wygląda. No chyba, że masz skórę, która naprawdę jest taka wrażliwa na różne kosmetyki i puder potrafi Cię zapchać, no to z tym też bym nie szalała i nie kupowała 10 kolorów od razu. Warto spróbować. Ale wybór jest naprawdę świetny. Także to jest trójka zaliczona i teraz Wam pokażę progres w pozostałych kosmetykach, które są jeszcze w obiegu. Teraz Wam pokażę dwójkę. Dwa kosmetyki, które są pewniakami, że na przyszły update będą też pustymi opakowaniami. Pięknie się zrymowało, pięknie się wszystko składa. Zacznę od pierwszego kosmetyku, jest to baza pod makijaż twarzy, jest to marka Make Up For Ever, to jest ta mniejsza pojemność. Lubię takie małe pojemności i tutaj już wiele nie zostało. Dosłownie trochę męczę się z tym kołnierzem tutaj, bo jest bardzo twarde to miejsce i trudno się ten kosmetyk wydobywa. Ja go używam głównie na tej części twarzy, czyli na tej najbardziej centralnej, gdzie mam rozszerzone pory, gdzie skóra się lekko przetłuszcza. Nie jest to święty graal, nie jest to nic cudownego, nadzwyczajnego, ale to też nie jest taki kosmetyk, który sprawia, że makijaż wygląda gorzej, muszę dobierać konkretne podkłady i tak dalej. Także jest, bo jest, ale wydaje mi się, że lepiej ten makijaż troszeczkę wygląda, tak ogólnie. Dobrze się trzyma i latem, i zimą nie było z nim problemu, także mój pewniaczek na przyszły update. I drugi kosmetyk z tej samej kategorii to jest kredka do oczu. To jest kredka z MAKA i myślałam, że mam tu więcej tego kosmetyku, ale ostatnio wykręciłam, wyjęłam, co tam zostało i jest mniej niż 0,5 cm. Dosłownie milimetry tutaj zostały. No i spróbowałam właśnie ten mechanizm otworzyć maksymalnie. Dało się schować też, dało się, więc to nie jest nic zepsute, nic więcej nie zostało. Także myślę, że do przyszłego update'u ten kosmetyk też będzie zaliczony. A kupiłam go tylko dlatego, że był taki trend na te jasne kreski na linii wodnej, na to rozświetlenie, powiększenie oczu wypoczęte i tak dalej. Kupiłam, używałam 2 razy, rzuciłam do szuflady, potem stwierdziłam, że nie, mak w koszu cały, nie ma szans. To u mnie się nie stanie, więc myślę, że właśnie w niedługim czasie będzie zaliczone i na pewno
ponownie wiem już, że takiej bzdury sobie nie załatwię i nie będę już patrzeć na takie trendy, bo potem ja się wypalam i tylko mi to w szufladzie leży i nic nie robi. Nic nowego nie wrzucam na tą chwilę, bo niedługo pojawi się lista rezerwowa z kosmetykami, które chciałabym zużyć w przyszłym roku, ale teraz Wam pokażę jeden z moich ulubionych kosmetyków i naprawdę wiele się pozmieniało w ostatnim czasie i tym najlepszym kosmetykiem dla mnie jest róż z Diora, ponieważ tutaj progres jest kosmiczny. Wiele się zmieniło od ostatniego update'u, mamy już teraz dwa miejsca, gdzie sreberko się przebija. To miejsce znacznie się powiększyło, no i tutaj mamy też sporą dziurę, właśnie taką nową dziurę, którą w ostatnim czasie zrobiłam. Ten środek tutaj jest bardzo cieniutki, więc te dwie powierzchnie mocno się mi powiększają i słyszę, że mój brzdąc leci, bo chyba się mu bajka wyłączyło. Już wróciłam, problem zażegnany i mówiłam o tym różu. Mój plan na przyszły rok jest taki właśnie, żeby jak najwięcej go zredukować, ale na pewno jeszcze nie skończyć spokojnie, 2 lata jeszcze przed nami, ale róż to jest jeden z najtrudniejszych kosmetyków do zaliczenia, ale jest to możliwe. Dziewczyny w Stanach, te, które oglądam, zaliczają róż czasem 2 w ciągu roku, ale to już wiecie, używane chyba jest codziennie w dużej ilości z poprawkami łącznie. Ja teraz Wam pokażę cień z Make Up Geek, który staram się zużyć, też już mam go tutaj połowę, chyba ponad połowę zaliczone. Myślę, że w przyszłym roku będę już też pozbywać się go. Wrzucę Wam zdjęcia, bo mam tutaj kilka cieni takich niepewnych i nie chcę je po prostu tutaj z tych wyprasek powyrzucać, więc zdjęcie będzie najbezpieczniejsze. Jest to cień matowy o takim jasnym brązowym kolorze i na liście rezerwowej na pewno znajdzie się cień o zupełnie innej strukturze, zupełnie innym kolorze. Myślę o cieniach takich bardziej błyszczących, które szybciej można by zużyć, bo te maty są naprawdę bardzo długowieczne w opakowaniu i trochę długo mi z nimi schodzi. Chociaż taki jasny brąz to jest klasykiem i można też dość szybko się ich pozbyć. Kolejne zdjęcie, które Wam rzucę, będzie tego opakowania. To jest marka Becca, mamy tutaj trio do konturowania i zużywam 2 kosmetyki z tego opakowania i zaczniemy od bronzera. No nie ma szału tutaj, nie pokażę Wam jakichś super dołeczków i nie pochwalę się tym, że mi idzie świetnie, bo mi nie idzie, ponieważ ta formuła jest mocno napigmentowana i to bardzo nie sprzyja temu projektowi, ale już tam z jednej strony widać troszeczkę takie małe wgłębienie, więc idziemy w dobrą stronę, ale zdecydowanie powoli. 2 lata bite jak nic, mimo iż ta gramatura tego kosmetyku jest dość mała, ale używam też bronzer w kremie, więc kolory pokrewne, ciepło i mocne pigmentowanie. No niestety nie służy szybkiemu zużyciu. Natomiast drugi kosmetyk z tego trio, no wygląda już świetnie. Zobaczycie same, ile denka już odkryłam. Cudowna formuła i ta formuła jest dla każdego. Nieważne, czy jesteś taką osobą skromną, która lubi lekko tylko rzucić rozświetlacz na policzki i tym się cieszyć. Nie wygląda tanio wtedy, nie wygląda brokatowo, bazarkowo, ale jeśli jesteś osobą, która lubi iść na maksa, lubi piękny błysk widoczny z kosmosu, chcesz być jak ta gwiazda, też się da i przy okazji nie wygląda to bardzo ciężko, strukturalnie, i sztucznie. Także to jest wszystko do ogarnięcia i zależy, jaki masz humor, ten kosmetyk się do Ciebie dostosuje, dopasuje bardzo, bardzo idealnie. Uwielbiam. Zostało mi już niedużo i myślę, że w przyszłym roku uda się go zużyć i bardzo by mnie to cieszyło, bo chciałabym też wrzucić inny kosmetyk, który mam już na liście rezerwowej właśnie wpisany. Tej samej marki mam też taki w kremie rozświetlacz. Już tutaj też zrobiłam oczywiście kolejną kreseczkę. Leżał ten kosmetyk, więc tutaj wszystko się mi porozlewało. Zaliczona połowa już jest świetnie, ponieważ bez tego projektu ten kosmetyk by był użyty może w takiej ilości, a szkoda by było. A tak to go używam bardzo mało. Ziarenko ryżu na 2 policzki pod podkład. Nie nakładam go w innej kolejności, ponieważ zauważyłam, że trochę mi rujnuje makijaż, już ten, który mam nałożony,
Tak jest najbezpieczniej, bardzo subtelnie tworzę taką bazę właśnie pod ten drugi rozświetlacz, który nakładam na sam koniec i jestem bardzo zadowolona z niego. Teraz bronzer w kremie Wam pokażę z Chanel. Ja tutaj się nie spieszę z tym kosmetykiem, bo ja go bardzo lubię i nie chcę tak szybko się z nim rozstawać, nie ma jeszcze takiej potrzeby. No a wygląda w środku tak, już taki rogal się robi, półksiężyc. Tutaj przerwałam ten krąg, to był mój plan właśnie do tego update'u. Zaliczony, jestem zadowolona. No i teraz sobie go użyłam raz z jednej, raz z drugiej, powoli. Często pod makijaż, na przykład tylko z różem, bez tego bronzera z Becky, ponieważ to już jest zbyt dużo i nawet mój mąż mówi, że przesadzam z bronzerem, więc staram się tutaj lekką ręką do tego podchodzić, żeby nie wyglądało to po prostu tak śmiesznie, paskudnie i przerysowanie. Teraz baza pod cienie z Vibo, nie jest moją ulubioną, niestety jest zbyt silikonowa, taka tłusta i bardzo długo się rozprowadza na powiece. Nie lubię tego momentu, gdy ja przeciągam palcem po powiece, a ta baza chodzi po prostu za mną, znaczy za moim palcem i nie chce się fajnie przyczepić do skóry, to jest denerwujące. Ja staram się ją zużyć, bo nie jest najgorsza na ten okres zimowy, jak najbardziej się nadaje na okres letni. No nie jest to taki zaufany kosmetyk, więc staram się tak często go nie używać i myślę, że do przyszłego lata uda mi się zaliczyć ten kosmetyk. No zostało mi tu jeszcze go sporo, ale myślę, że jest to do ogarnięcia w przyszłym roku i na pewno nie będę kupować w najbliższym czasie następnej bazy, ponieważ mam jeszcze dwie. Cień kremowy z Maca. No, bardzo fajnie mi też idzie z tym cieniem. To jest moja baza stała pod wszystkie takie właśnie cienie lekko błyszczące o takiej luźniejszej formule. No, idzie mi tutaj nieźle. Już połowę mamy zaliczoną. Tutaj środkową tą część na górze, w tym miejscu, też już sobie tutaj zaczęłam używać. No i idziemy w stronę denka. Myślę, że jeszcze no, rok chyba zejdzie troszeczkę, no tak o roku prognozuję, że jeszcze będę się nim cieszyć. Formuła jak najbardziej wilgotna, kremowa, bardzo dobrze się rozprowadza i ładnie się utrzymuje również latem. No idealna baza pod wszystkie takie błyskotki. Eyeliner z Maybelline też jest przeze mnie używany, ale tutaj akurat szały nie ma z progresem, ale widać, że denko jest widoczne z jednej strony, tu jeszcze kupa produktu, ale to oczywiście wszystko odpowiednio działa, nic nie zaschnięte, nic się nie roluje, nic złego się nie dzieje, więc używam. Jak coś się będzie działo, to mam Duraline, można się posiłkować tym. No i kolejny kosmetyk to jest pomada do brwi z Inglota. Tutaj też mi idzie całkiem nieźle, jestem zadowolona, bo jakby nie Duraline i mój upór, to myślę, że bym to już dawno wyrzuciła. Fajny kosmetyk, mocno pigmentowany, trzeba uważać, żeby sobie takich mocnych, graficznych, przerysowanych brwi nie zrobić. No i staram się tutaj używać ten kosmetyk z każdej strony, więc tutaj Wam nie pokażę konkretnej strony, gdzie najczęściej się bawiłam i jakiś tam ubytek największy jest. Puder z Maca. Idzie mi powoli z pudrem, ponieważ jest to kolor zbyt letni, używam go tylko na te partie bardziej zewnętrzne i na powieki, ponieważ właśnie kolor jest nieodpowiedni, na środkowej części paskudnie wygląda, tam miał rozszerzone pory, gdzie skóra jest lekko przetłuszczająca się, jest to okropne, więc postanowiłam, że nie wyrzucę pudru z Maca, tylko będę akurat starać się go zużyć. Biegnie mój syn znowu. Mamy też towarzysza tego filmiku, bo nie chce mi wyjść stąd i wraca jak bumerang, chce dosłownie 15 sekund, więc postanowiłam, że go zostawię. Ostatni kosmetyk w tym projekcie, w tym podsumowaniu, w sumie nie ma co tutaj rysować, bo raz w miesiącu użyto, no to wiecie, szału nie robi, ale zastanawiam się, czy jest w ogóle sens, aby go w tym projekcie trzymać, więc to jest takie moje pytanie na przyszły update, czy go zostawić, czy nie, ale myślę raczej, że będę się go pozbywać, ponieważ jest zbyt duża pigmentacja, brudzi palce, jest bardzo taki, wiecie, nierówno układający się. Na jednym policzku jest mniej, na drugim więcej. Jak zaczynam poprawiać, to jest taka matrioszka, że masakra. Więc to chyba będzie ostatni jabłuska? Update. Z jabłuska? Tak, socek ma z jabłuska. No. Tak. No. Dobra. Dzisiaj to wszystko. Życzę wam wszystkiego dobrego, a my idziemy na zewnątrz. Może nawet do babci pójdziemy na spacerek. I widzimy się w następnym filmiku. Pa! Zrobisz papa? Pa!